Kasiu, jesteś wiceministerem Warszawy. Powiedz, jeżeli chodzi o ten tytuł, a co on tobie dał tak naprawdę? Zapewne otworzył szersze drzwi w życiu. Oczywiście, tytuł mistrza Warszawy otwiera mi, wiceministra, przepraszam, Warszawa otwiera mi drzwi w życiu. Mogę pojawiać się na większej ilości imprez. Wiadomo, zawsze jest jakiś tytuł, muszę reprezentować Warszawę i pokazać się z jak najlepszej strony i godnie reprezentować naszą stolicę. Czy znajdujesz czas na sesje fotograficzne, na promowanie siebie jako wiceministra Warszawy? Oczywiście, że znajduję, nawet jest to jakby poniekąd mój obowiązek. Dzisiaj między innymi miałem dwie sesje z samego rana, jedną z samego rana, drugą po południu, a teraz jestem tutaj na gali, także staram się łączyć i promowanie siebie, jak i tytułu mistera, żeby wiadomo, piąć się cały czas do przodu, a nie wstecz. Dzisiaj mamy galę magazynu Businesswoman and Life. Czy znasz ten magazyn? To jest magazyn dla kobiet biznesu. Wiadomo, kobietą nie jestem, także na co dzień go nie czytam, ale wiadomo, obiło mi się to uszy. Jeżeli nie znam tego magazynu, nie byłbym tutaj w tym miejscu, a jestem, będę wręczał nagrody, także wszystkim paniom, naszym bizneswoman w Polsce, gratuluję za wziętości oraz tego, że doszły tak daleko. Jeżeli chodzi o twoje plany zawodowe, z tego co wiem, planujesz brać udział w kolejnych eliminacjach na Mistera Polski. Oczywiście planuję, ponieważ mister Warszawy było jakby eliminacją do mistera Polski. Także pierwszy krok za mną, teraz już tylko do przodu. No i mam nadzieję, że może uda zdobyć mi się tytuł mistera Polski tym razem, a nie wicemistera. Czy znasz już swoich konkurentów? Jedynych konkurentów, których znam, są to konkurenci z naszego regionu, czyli konkurenci z Warszawy. Nie poznałem jeszcze konkurentów z Łodzi, Poznania i reszty Polski, ale myślę, że to przyjdzie z czasem. Na jakiej zasadzie u ciebie wyglądają przygotowania do kolejnych eliminacji? Czy odpowiednia dieta, ćwiczenia, trening? Wiadomo, trening i odpowiednia dieta jest to jedno, ponieważ mister musi wyglądać, musi być w dobrej kondycji fizycznej, ale też widzisz, jest też obycie na tego typu imprezach, pokazywanie się, branie udziału w sesjach zdjęciowych, ale także cały czas nauka i kształcenie samego siebie, ponieważ nie tylko wygląd, ale i to, co ma się w głowie, powinien reprezentować mister.